Ja jestem celebrytką od momentu, gdy wzięłam udział w Tańcu z Gwiazdami. To był chyba 2009 rok, także był czas się przyzwyczaić. Jeżeli mi to nie pasuje, to zawsze mogę przecież się przerzucić na mały warzywniak gdzieś w cichej okolicy. Nie przeszkadza mi to. Kwestia zmiany nazwiska i powrotu do nazwiska Richardson wydaje mi się oczywista. Poprzednie nazwisko używałam dlatego, że byłam z moim mężem. W momencie, gdy przestaliśmy być związkiem, przestaliśmy być razem, a nawet przestaliśmy się kontaktować, to używanie tego nazwiska nie ma żadnego sensu. A nazwisko Richardson lubię. Zresztą nie ukrywam, że przy prowadzeniu takiego biznesu jak szkoła językowa to nazwisko nie przeszkadza. Ja jestem osobą chorobliwie szczęśliwą. I też taką dążącą do szczęścia. Jeżeli jestem w sytuacji, która nie generuje szczęścia, takiego codziennego poczucia szczęścia na co dzień, to po prostu wychodzę z tej sytuacji. Teraz jestem w takiej sytuacji, która sprawia, że wstaję rano z bananem na twarzy i kładę się wieczorem z takim może bardziej refleksyjnym, ale też uśmiechem. Dopóki tak jest, to nie zamierzam już nic w moim życiu zmieniać.